Liście do Galacjan, trzeci rozdział, od 27 wersetu czytamy: Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie przez wiarę, bo którzykolwiek jesteście w Chrystusa ochrzczeni, w Chrystusa obleczeni jesteście. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny lub niewiasty, albowiem wy wszyscy jednym jesteście w Chrystusie Jezusie, a jeśliście wy Chrystusa, tedyście nasieniem Abrahama, a według obietnicy dziedzicami. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie, ochrzczeni, przeoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie, a jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Wszyscy, którzy dali się ochrzcić, stali się uczestnikami chrześcijańskiego wyznania. Z tego powodu przestało mieć znaczenie, czy mają pochodzenie żydowskie czy pogańskie, czy byli niewolnikami czy wolnymi. I to niezależnie od tego, czy byli prawdziwie wierzącymi czy też nie. Przyłączyli się do wyznania chrześcijańskiego i stali się jedno jako chrześcijanie. Z tej grupy wyznawców chrześcijaństwa tylko prawdziwi wierzący przez autentyczną, żywą wiarę w Chrystusa Jezusa Pana, należąc do Chrystusa, zgodnie z obietnicą, byli jednocześnie, dodatkowo, prawdziwymi potomkami Abrahama i jego dziedzicami. W tym fragmencie słowo potomkowie odnosi się do słowa użytego m.in. w 1 Mojżeszowej 12:7 i oznacza wszystkich, którzy wierzą. Możemy te słowa znaleźć w księdze Genezis, w 1 Mojżeszowej, w księdze Rodzaju, rozdział 12, bo tak możemy odczytać w tym fragmencie 12 rozdziału 7 wersetu. I ukazał się Pan Abrahamowi i rzekł: nasieniu twemu dam ziemię tę. I zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał. W tym fragmencie słowo potomkowie odnosi się do słowa użytego w 1 Mojżeszowej 12:7 i oznacza wszystkich, którzy wierzą. Także widzimy w rozdziale 4 listu do Galacjan od 1 do 5 wersetu wyraźną informację. Mówię tedy, dziedzic, dopóki jest dziecięciem, niczym się nie różni od sług, chociaż jest Panem wszystkiego, ale jest pod opiekunami i rządcami do czasu określonego przez Ojca. Tak też i my, gdyśmy byli dziećmi, byliśmy poddani początkowym zasadom świata. Lecz gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty, który był poddany pod zakon, aby tych, którzy pod zakonem byli, wykupił, żebyśmy prawa synostwa dostąpili. A mówię, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego, ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców, aż do czasu wyznaczonego przez ojca. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg syna swego, który się narodził z niewiasty. I podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. Po ukazaniu różnic pomiędzy prawem, pomiędzy zakonem a obietnicą oraz przedstawieniu ich wzajemnych zależności, apostoł Paweł porównuje teraz stan wierzącego chrześcijanina ze stanem pobożnego Żyda, podlegającego prawu mojżeszowemu, zakonowi mojżeszowemu. W okresie obowiązywania zakonu mojżeszowego, prawa mojżeszowego, również żyły prawdziwe dzieci Boże, o czym przecież mamy wyraźne świadectwo, między innymi w Ewangelii Jana 11:52. Tam są wyraźnie sformułowane słowa odnośnie dzieci Bożych żyjących pod zakonem mojżeszowym i wcześniej. 11:52 i nie tylko za naród, ale też, żeby rozproszone dzieci Boże w jedno
zgromadzić. Czyli widzimy jednoznacznie. Były one rozproszone i nie znały Boga jako swego Ojca. Aby to lepiej zobrazować, apostoł porównuje je do dziecka, które jest dziedzicem znacznego majątku i już od najmłodszych lat znajduje się pod czujną opieką, wręcz strażą zarządców i opiekunów, którym musi być bezwzględnie posłuszne. Nawet jeśli któregoś dnia ma ono zostać panem wszystkiego, to do momentu przejęcia władzy nad majątkiem ojca jego życie przypomina raczej życie niewolnika. Dokładnie w takim stanie niewoli znajdowali się wierzący podlegający zakonowi mojżeszowemu, prawu mojżeszowemu. Każdy człowiek jest w stanie zrozumieć przykazania prawa mojżeszowego, które jasno określają, co wolno, a czego nie, a także kategorycznie twierdzą, że błogosławieństwo zależne jest od bezwzględnego posłuszeństwa wszystkim co do jednego przykazaniom Bożym. Wszystkim przykazaniom mojżeszowego prawa. Według tych zasad wielu ludzi tego świata stara się postępować, jednak dla wierzącego oznaczają one ciężką niewolę. Prawo mojżeszowe, zakon mojżeszowy i przykazania zobowiązują nas do posłuszeństwa wszystkim najdrobniejszym regulacjom w celu uzyskania błogosławieństwa, a jednocześnie nie zapewniają niezbędnej siły do jego okazywania. Co więcej, nie dają poznania ojcowskiego serca ani bezpośredniego dostępu do tego, który jest źródłem wszelkich błogosławieństw. Z nadejściem pełni czasu wszystko uległo radykalnej zmianie. Zmiana ta nastała właśnie wtedy, gdy człowiek w pełni pokazał zepsuty stan swojego serca i całkowicie zawiódł. Lecz gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg syna swego, który się narodził z niewiasty, który był poddany pod zakon. I widzimy wyraźnie, że zmiana ta nastała właśnie wtedy, gdy człowiek w pełni pokazał zepsuty stan swojego serca i całkowicie zbankrutowany zawiódł w tym, co zostało mu powierzone. Gdy stało się jasne, że wszyscy zgrzeszyli, i brak im chwały Bożej, i nie osiągną chwały Bożej. I wydawało się, że już wszystko jest nieodwracalnie stracone. Wtedy Bóg, widząc opłakany stan człowieka w swojej suwerennej łasce, zaingerował poprzez posłanie swojego syna, który narodził się z niewiasty i podlegał prawu mojżeszowemu, zakonowi. Cała prawda odnośnie osoby Chrystusa Jezusa Pana zawiera się w krótkim, ale treściwym wersecie, czwartego rozdziału listu do Galacjan. Lecz gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg syna swego, który się narodził z niewiasty, który był poddany pod zakon. Chrystus jest boską osobą. Synem, odwiecznym Synem Bożym, jest jednocześnie prawdziwym człowiekiem z niewiasty. Co więcej, on żył na ziemi w sposób nienaganny wobec Boga, będąc podległy zasadom zakonu mojżeszowego prawa. Na ziemi pojawił się zatem ktoś, kto znał Ojca i mógł Go objawić, ponieważ był Synem. Co więcej, jest to ktoś, kto może wykupić człowieka z niewoli prawa, z niewoli zakonu mojżeszowego, ponieważ będąc mu podległym, w najdrobniejszych szczegółach przestrzegał przykazań i w niczym go nie naruszył ani nie złamał. Z tego powodu na podstawie prawa nie można było wysunąć przeciwko niemu żadnych roszczeń ani zarzutów. Widzimy zatem kogoś, kto jako jedyny nadawał się do dokonania cudownego dzieła odkupienia. Ten ktoś, czyli Pan Jezus Chrystus, uczynił to umierając na krzyżu w miejsce ludzi, na których ciążyło przekleństwo zakonu mojżeszowego, przekleństwo prawa mojżeszowego. Chwała Jego imieniu. Dzięki Niemu nad wierzącym nie ciąży już wyrok potępienia, wydany słusznie nad każdym, kto naruszył Boże przykazania. Prawo nie może już zwrócić się do wierzącego z oskarżeniem. Nie może
zwrócić się do wierzącego z żadnym zarzutem ani z oskarżeniem. Dałeś się mamić pożądliwości, więc musisz umrzeć. Odkupiony może powiedzieć, wskazując zaufaniem na krzyż: to prawda, że złamałem prawo i znalazłem się pod przekleństwem, ale Chrystus umarł, a ja zostałem ukrzyżowany wraz z Nim. Jestem zatem martwy wobec prawa i uwolniony z mocy jego przekleństwa. Skoro przez śmierć Chrystusa zostały zaspokojone wymagania zakonu mojżeszowego, wymagania prawa mojżeszowego, to dla wierzącego stanęła otworem droga do udziału w błogosławieństwach przysługujących synowi. Wierzący może otrzymać synostwo lub, jak mówi Słowo Boże, dostąpić usynowienia. Oznacza to coś więcej niż wstąpienie w relację dziecko-ojciec. To otrzymanie wolności oraz przychylności ojca, a także przywilejów, jakimi cieszy się dziedzic, który dziedziczyć ma cały majątek ojca.